To jest program Obserwator, w którym przedstawiamy Państwa historię. Justyna Śliwowska, witam i zapraszam. W latach 90. pan Marian Wegera był szczęśliwym ojcem czwórki dzieci i jednym z największych lubelskich biznesmenów. Jego majątek szacowano na 30 milionów złotych. Dziś 50-letni mężczyzna ma za sobą 12 lat za kratkami. Co się wydarzyło i jak w tej sprawie działał wymiar sprawiedliwości, o tym w reportażu Marty Damasiewicz. W styczniu 2004 roku o godzinie 6 rano przyjechała ABW do domu. Niech się pan ubiera i pan pojedzie z nami. Przyjechaliśmy do pracy, już Mariana nie było. Dowiedzieliśmy się dopiero w południe, że został przymknięty. Zrobiło się głośno, to wtedy jak nie mam włosów, to mnie rosnąć zaczęło, jak się dowiedziałem, co się dzieje wkoło jego sprawy. Przywieźli mnie do prokuratury okręgowej w Lublinie. Prokurator postawił zarzuty prania brudnych pieniędzy, wyłudzenia VAT-u. Ja mówię, bez dokumentacji księgowej nie potrafię panu nic powiedzieć. To jeżeli pan mi nie chce odpowiadać, udzielać informacji, no to pojedziemy do sądu, dostanie pan 3 miesiące aresztu, to se pan przypomnie. Gdy Marian został zatrzymany, rodzina, żona, dzieci maleńkie płakały, pomagałem im. Ja dzisiaj to przeżywam. Nawet jak patrząc na to rodzinę, co się działo. Zimą w oporę, grzyb, lód, zimno, niedogrzana cela. Mieszkało nas po 8 w celi na 20 metrach kwadratowych. A na początku to, zanim doczekałem się miejsca na łóżku, to tydzień czasu spałem na podłodze. Także początek aresztu śledczego to był tragiczny. Pan Marian Wegera zwrócił moją uwagę ze względu na to, że pomagał pisać pisma procesowe, które zresztą sam pisał w bardzo dużych ilościach. Zacząłem pisać dużo skarg na warunki socjalno-bytowe w areszcie. Pisałem do Rzecznika Praw Obywatelskich, pisałem do Strasburga. W latach 2011-2015 złożył łącznie 13 skarg dotyczących warunków wykonania kary pozbawienia wolności. 7 zawierających zarzuty odnośnie pomieszczeń mieszkalnych, 3 dotyczące przeludnienia w cele mieszkalne oraz 3 dotyczące wyżywienia. Wszystkie wyżej wymienione skargi uznane zostały za bezzasadne. Dziękuję. Tak to było. Pisał, tylko tyle. Jak pisałem różne skargi, odwołania do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Strasburga na adres śledczy, że jesteśmy przetrzymywani w celach przeludnionych, zagrzybionych. No to przyszła pewnego dnia tanda, uzbrojeni po zęby z pałkami, z tymi wyprowadzili nas do innego pomieszczenia. Po kolei to wprowadzali do łaźni i leli po prostu pałkami. Sąd penitencjarny pisał, że nie jestem zresocjalizowany i nie należy mi się przedterminowe zwolnienie z aresztu. Areszt śledczy był przedłużany co 3 miesiące, ponieważ prokuratura tworzyła kolejne sprawy. Przez 1,5 roku mój prawnik nie miał prawa wglądu do dokumentów, więc jak on mógł mnie bronić przed tymczasowym aresztem? Sąd odpisywał, że sprawa rozwojowa, dokumenty są tajne, w związku z tym, dopóki prokuratura nie skończy dochodzenia, to adwokat nie miał do nich dostępu. Nie wiem, o jakich dokumentach podejrzany mówi, natomiast wiem na pewno, że dysponował dokumentami dotyczącymi firmy. Były one mu udostępniane, jednocześnie wykonywanego tymczasowego aresztowania chodziły do niego osoby, które współpracowały z nim, dlatego też dostęp do tych dokumentów miał. Mało tego, przez pierwsze 2,5 roku żona nie otrzymywała widzeń z dziećmi do mnie, ponieważ prokurator ją chciał powołać na świadka, chociaż żona zajmowała się wychowywaniem małoletnich dzieci, więc na temat działalności firmy nic nie wiedziała, więc nic nie mogła powiedzieć. No i po 3,5 roku Trybunał w Strasburgu rozpatrzył moją sprawę pozytywnie, wydał wyrok, że areszt został zastosowany wobec mnie niesłusznie i że niesłusznie mnie przetrzymują w więzieniu oraz że bezprawnie nie dają widzeń dla mojej małżonki i dzieci. Pomimo, że Europejski Trybunał Człowieka orzekł o niesłuszności aresztowania pana Mariana, lubelska prokuratura nie chciała wypuścić go na wolność. Orzeczenie Trybunału było na korzyść pana Mariana. Jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka tak uznał, to proszę się zwrócić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ja mówię, jaki był tok postępowania u nas.
Śledztwo w tej sprawie prowadzone było od 2003 roku i rzeczywiście tymczasowe aresztowanie było stosowane przez sąd na nasz wniosek i sąd za każdym razem, przedłużając tymczasowe aresztowanie, badał przesłanki do jego stosowania. Zatem proszę zwrócić się do Trybunału, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, żeby mógł, bo nie znam uzasadnienia tego, tej decyzji. Jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził te fakty, no dziwię się, że prokuratura czy organy ścigania nadal z tymi faktami polemizują. To było złośliwe działanie prokuratora, żeby mnie psychicznie udręczyć, żebym machnął rękę, żebym psychicznie nie wytrzymał, albo żebym się załamał i przyznał się do tego, co on tam stawiał, żeby on nie musiał udowadniać mi winy. Trwała sprawa na przykład karna za przywłaszczenie maszyny, własnej maszyny, własną maszynę miałem sobie przywłaszczyć. Sąd pierwszej instancji po półtora roku skazał mnie na półtora roku więzienia. Wyrok nieprawomocny. Ale ten pierwszy areszt, który przesiedziałem 3 lata, był do innej sprawy. Nie do tej, w której zostałem skazany na półtora roku. W związku z tym znów zaczynałem kolejną odsiadkę półtora roku. I nieważne to, że po 2 latach ten wyrok został uchylony. Ale w międzyczasie, zanim ta sprawa się zakończyła, prokurator znów wydzielił jedną sprawę, wysłał na przykład sprawę do Białej Podlaski do sądu za przywłaszczenie maszyn leasingowych, które ja wynajmowałem legalnie, bo na podstawie umowy. No i znów sprawa się toczyła, znów kolejne 2 lata. Fundacja Lex Nostra zainteresowała się tą sprawą w momencie, kiedy zobaczyliśmy, że de facto w tej sprawie taka sucha litera prawa bierze zdecydowaną górę nad duchem prawa. Bo zobaczyliśmy człowieka, przedsiębiorcę, który wcześniej miał spore sukcesy w życiu zawodowym i nagle znajduje się w więzieniu. Znajduje się w więzieniu dość długo. No, bardzo często osoby skazane za przestępstwa kryminalne krócej są pozbawione wolności niż był tutaj pan Marian za czyny gospodarcze. Natomiast nawet przy założeniu, że pan Marian te czyny popełnił, to żaden człowiek nie powinien tak długo być pozbawiony wolności. Jednostkowych wyroków miałem na 33 lata. No to za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem mógłbym dostać 25 lat, no dożywocie ewentualnie. Ale takiego wyroku nie, w sprawie gospodarczej nie ma. 33 lata, no to o czym rozmawiamy? Przez wszystkie lata pobytu w areszcie śledczym firma pana Mariana popadała w ruinę. Likwidacją i spłatą długów zajął się syndyk masy upadłościowej. Została ogłoszona upadłość w 2007 roku, która trwa do tej pory. Syndyk posprzedawał za bezcen maszyny, zakład sprzedał za 1/6 ceny wartości, by się pozbyć majątku, wziąć swoje wynagrodzenie i wszystko. Co z tych budynków tam jest? Tam jest została ruina. Tyle pieniędzy poszło w błoto i zostaliśmy bez pracy. I to raptownie się wszystko urwało. Także było ciężko. Wtedy miałem małe dzieci i człowiek tylko lata i pracy szukał. Upadła firma, ileś osób i ich rodzin straciło pracę. Zniknął wielomilionowy majątek, to jest jakby osobny wątek, który należałoby zbadać, prawda? I w zamian za to, co społeczeństwo zyskało. Przedsiębiorcy, który przesiedział tyle lat w areszcie, cały czas powstaje pytanie, jaki sens ma stosowanie tymczasowego aresztowania, szczególnie tak długiego. Wymiar sprawiedliwości w Polsce narzucony nam przez Rosjan praktycznie służy legalizowaniu kłamstw, grabieży i wszelkiej przemocy. Tak jak kiedyś to powiedział Włodzimierz Ilicz Lenin, sąd ma terror uzasadnić i go uprawomocnić. Ja nie wierzyłem w to, że tacy ludzie mogą być podli. Wykształceni ludzie, że tak mogą drugiego człowieka zniewolić i tak dręczyć. Ja nie wierzyłem w to. Na takim poziomie, bo sędzia to osoba niezawisła, nieskazitelna. A prokurator mówi, ja mam prawo oskarżać pana. A sąd jest od tego, żeby pana osądzić. Większość tych najpoważniejszych przestępstw, o które prokuratura podejrzewała pana Mariana, w efekcie nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości. Czyli te najpoważniejsze argumenty prokuratury, te najpoważniejsze zarzuty, no, nie potwierdziły się. Pan Marian okazał się w
tych sprawach osobą niewinną, natomiast przebywając tyle czasu w tymczasowym aresztowaniu, nie dziwię się też, że prokuratura robiła wszystko, żeby jednak tutaj pan Marian wyszedł z tej sytuacji jako osoba skazana. Ciągle walczyłem z tą niesprawiedliwością w miarę sprawiedliwości. Ciągle myślałem, że to się da wyjaśnić. Dzieci płakały i pytały, bo i kiedy tato wrócisz? No i co się mówię, no niedługo. I w końcu, żeby wyjść z aresztu śledczego, adwokat mi doradził, żebym nie odwoływał się od żadnych spraw, tylko żeby zrobili wyrok łączny, bo będę siedział w nieskończoność. No ale wyrok łączny był wydawany 3 lata, 6 miesięcy. Sąd apelacyjny w Lublinie wydał wyrok łączny na 10 lat pozbawienia wolności. Ale ja odsiedziałem 11 lat, 9 miesięcy. Także rok i 9 miesięcy przesiedziałem bez niczego, bez aresztu, bez wyroku. Nikt się tym nie przejął. Do tej pory. Nie miałem powrotu do rodziny, ponieważ żona zostawiła mi na sobie partnera, więc nie mogłem już wrócić do domu. Na początku korzystałem z opieki społecznej, dostawałem 100 zł miesięcznie na utrzymanie. Więc za 100 zł przeżyć miesięcznie i szukając pracy, no to nie chcę pani wyobrazić, jak to można normalnie funkcjonować, wrócić do społeczeństwa po 12 latach. Pomimo korzystnych decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pan Marian musi nadal walczyć o sprawiedliwość. W dalszym ciągu walczy o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie, za niedoprowadzenie mnie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem. Ale to już sprawy trwają 6 lat, więc nie widać końca. Więc nie wiem, czy w ogóle doczekam jakiegokolwiek finału. Do dziś kwota odszkodowania dla pana Mariana nie została zasądzona. Przed naszym bohaterem kolejna batalia, ale już teraz zadaje on sobie pytanie, czy wystarczy mu sił do dalszej walki o sprawiedliwość.